I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Witam Was serdecznie z tej strony, kłania się Marek Tomasz Wyszyńskiem. Że jest pan pochory, aczkolwiek nie do końca koniecznie sprawdzonej wiedzy, nie wiadomo czy faktycznie czy się wydarzą lub czy nie wydarzą sytuację, ale mam dla was dzisiaj zbop pop, o ile zbop pop dobrze przetłumaczyło na język polski, wiadomo że języki obce na nasz język nie są dosłownie tłumaczone, jedynie tak podstawione słowa, które mogą być odpowiednikami, a szczególnie językiem angielskim, więc to, że ja coś czasami z Polską, to nie znaczy, że ja to robię umyślnie, po prostu uważam, że może być, prawda? Tutaj komuś to nie odpowiada, trudno się mówić, ale chciałbym podziękować za łapki i subskrypcję, za tych, co pozostali i chcę podziękować za tych, co byli. A i ślicznie dziękuję za tym, którzy mnie udostępniają swoim znajomym, kolegom, koleżankom. Co prawda nie będę skakał z radości, nie będę się czuchrał, aczkolwiek chętnie odzajemniam się dobrym materiałem lub też bytem na twoim kanale, bez względu na to, czy to jest TikTok, czy to jest inna platforma niż YouTube. Też chętnie bywam i nagradzam, tak jak na przykład tutaj oglądałem Farming 22 i dzięki temu, że ktoś polecił inny kanał, to tam zostałem do samego końca, a to było gdzieś do godziny pierwszej w nocy. Jak i chcesz, muszę wspomnieć do Zimini, że moje zdrowie jest dodał, czyli walczę o brak choroby raka trzeciego stopnia, ona jeszcze nie została zakończona i tu mam dylemat, powiem, muszę wspomnieć o tym, osoba prowadząca diagnostykę na komisji dała mi do zrozumienia, że trzeba powątpiewać naszą kochaną medycynę, naszych kochanych lekarzy, nie wszystkich, ale co niektórych na pewno. I mocno się zastanawiam nad zabiegiem usunięcia, że tak powiem, migdałka wraz z nowotworem. Lećmy do wiedzy pantoflowej, tym razem już na 100%, czyli dzisiejsze tematy mają dzień temu zamieszczenie, bo pop i co pisze w pierwszym temacie, to pierwsza aktualizacja Fortnite w historii bez nowych skinów, ale z darmowymi stylami dla graczy i zaś trafiliśmy na pijamkową styl. Ubiór, który no wręcz nadaje się do moim skromnym zdaniem do joggingu, ale między innymi do spania, no ja bym no nie wyszedł z tym za chiny na pole, no litości, staczki, serduszka i tym podobne. Nie wyszedłbym tym za cholicie. Aczkolwiek chętnie będę miał to w swoim, że tak powiem, zapasie, jeżeli uda się zdobyć. Wygląda na to, że aktualizacja 20.20 przejdzie do historii jako pierwszy upgrade bez ani jednego nowego skina, który nie jest zaszyfrowany. O, co się stało? Czyżby puścili farbę? Dzisiaj Fortnite odbywa się nowa aktualizacja, która wprowadza nowe elementy kosmetyczne, a przynajmniej powinna wprowadzić. O, powinna wprowadzić. Aha, to znaczy, że Epic Games znowu sobie zażartował, bo to chyba nie jest jedyny temat, z którym sobie Epic Games zażartował z graczy, a przecież 1 kwietnia, 1 apryl jeszcze niedawno był. Zaszyfrowane wszystkie skórki. W efekcie gracze mogą tylko podejrzewać nowe style. Przepraszam, ale to jest tak skrycie napisane, że normalnie
podejrzewam, że chyba ktoś tutaj chce, tak powiem, zrobić obwalkę tajemnicy Czapki Niewitki całego skinu w Fortnite. Trudno powiedzieć, czy te przez wzgląd na święta, czy to na tak duży natłok nadchodzących współpracy ekip, więc może nie chcieć. Gracze wiedzieli nowe przedmioty kosmetyczne, ale proszę, oni nie wiem, czy chcą, czy nie chcą, ale do licia za coś ci grafikarze mają płacone. Nie, nie za siedzenie i ciekawy, bynajmniej i zajadanie ciasteczki i plotka, co się dzieje na jego dzielni. No i w sumie, jeżeli chodzi o te style, które będziecie mieć pokazane, o ta grafika, powiem wam szczerze, ołówkiem, no to jest mnóstwo sztuk. To mi się bardzo podoba. Jest naprawdę very, kurde, przepiękna, jest beautiful. I prawdopodobne dwa nowe style do skinów. Gracze posiadające oryginalne skórki powinni dostać je za darmo. Dość popularny zabieg epika. No, raczej tak. No i faktycznie, no tutaj ten styl jumpowy, no przedstawia się, no jednym się podoba, drugim niekoniecznie. Ja prawdopodobnie tą kubitkę mam, więc zaiste powinienem dostać, przynajmniej od tej kubitki. Ten styl, który obecnie będzie mi prezentowany na swoich monitorach. Oczywiście aktualizacja zawiera nowości, natomiast większość z nich została ukryta i będzie publikowana dopiero wtedy, gdy Epic uzna to za stosowne. Rozumiecie to? Za stosowne. To nie trzeba już graczy rozanielać, tylko po prostu, no, będą mieć dobry humor, no to wrzucą. Nie będą mieć, no to kiżesz. Co tam gracz? Co tam nowi gracze? Po co żeż zdobywać nowych, że tak powiem, fanów gry? No jakżeż to można? Przecież to jest wręcz niemożliwe, żeby chcieć mieć nowych graczy, nowe wpływy. No po co? Tak dobrze zarabiają, że nawet i temu graczowi, który posiada wiele tysięcy, że tak powiem, subskrybentów, odmówiono powrócenia jego stylu w Fortnite. Nie wiem, czy już wiecie, o kogo mi chodzi, a jak nie, jeszcze wam z informacją, że Ninja czuje, że Epic go olało. Skiny youtubera miały powrócić do sklepu kilka dni temu, ale tak się niestety nie stało i sam Ninja mogę już wam zdradzić, co wam też tak filmik przedłożył. It should be coming back into the Abbey shop. It was supposed to be on the 11th, it got moved, so it should be in soon. I think. This month, next month maybe? I'll let you guys know when I know. When I know, you'll know. I hope they plan on, I mean, dude, I kind of feel like application right now, dude. Truly. I feel like I'm kind of getting shafted. You know, like I thought we didn't have an offer, or at least I don't know that I, you know, if I was reached out to, or my team was reached out to participate in any of these cups that a lot of these people are running, right? Like Ludwig and Loser Fruit are running their tournaments that are like sponsored by Epic, right? That are being like backed by Epic. I don't know if it's because they already did Ninja Battles with me and they've already done something and they've just kind of been trying to, you know, support all the content series. But, you know, we were advertising for like a month, the team was coming out on the 11th and they just moved it. And we don't know when it was coming back again. I'm moving so much like an accident. I got a vendetta against.
przypadku traci przede wszystkim twórca. W ostatni czwartek, czyli 1 sierpnia, Mixer nawiązał prawdziwą walkę z Twitchem, podbierając jednego z największych twórców na platformie, czyli Nino. Przedłożę nie ukrywa rozgoryczenia związanego z olaniem jego osoby. Przecież to jest czołowy youtuber, który kiedyś, notabene, było o nim głośno w związku z tym, że zmieniał platformę z YouTube'a na Twitter. Nie Twitter, Twitter to jest... Nie, Twitcha, właśnie, z YouTube'a na Twitcha zmieniał i wtedy jeszcze było o tym głośno u niego, gdyż nie był pełnoletni i nie za bardzo mógł kontrakty podpisywać z uwagi na to, że prawa amerykańskie ma to do siebie, że musi człowiek kontrakty poważne mieć pełnoletność i tam adwokaci zaiste domniemam i tu już domniemam wygenerowali, że tak powiem, porozumienie i udało mu się. I z czego ja się bardzo cieszę, bo to jest gościu, który jest mega pozytywnie nakręcony i to mu się należy szacunek właśnie za jego pozytywizm i, tak powiem, wytrwanie w grze Fortnite. Więc dziwię się bardzo, że Epic do niego się postawił okoniem, czytając dalej, bo pozwolicie, że się napiję. I wybaczcie, że z butelki, ale po co mi znaczenie? Trzeba żyć w miarę możliwości zgodnie z ekologią. Czyli po prostu im mniej płynu zużyjesz, tym mniej wydzielasz do na zewnątrz substancji, które szkodzą nie tylko człowiekowi, ale i też naturze, która nam daje tlen. Jeden z widzów zapytał Ninja podczas streama o to, jak, o to, kiedy jego skin powróci do sklepu. Odpowiedział, nieco zaskoczyło wszystkich, którzy oglądali temat, tamtą transmisję. Ninja był jedynym z największych streamerów Twitcha. O, tutaj jest nawet podpórka. To co ja wiedziałem, bo Bob też wlepił, że był streamerem Twitcha. Jego kariera miała lepszą i gorsze momenty. Finalnie streamer po kontrakcie z Mixerem powrócił na Twitch.tv, ale już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. No popatrz. Ninja podejmują wiele ciekawych współpracy również z Epiciem Games. Przypomnijmy, że w Fortnite znajduje się jego skin, który, jak się okazuje, miał wrócić do sklepu już kilka dni temu. Ostatnio raz można było go kupić 259 dni temu. Oczywiście z jego kanału macie ostatni, jak to powiedzieć, bilans jego rozpad widzów, którzy go oglądają. Załączę wam screena i również ten wywiad wideo, w którym on udziela odpowiedzi widzowi. Epic jak z jakiegoś powodu nie przywrócił skórki. Ninja odpowiadając swojemu widzowi wspomniał, że jego skin miał wrócić do sklepu 11 kwietnia, rozumieli, a mamy dzisiaj 19 kwiecień 2022 rok, a więc no, coś jest nie tak chyba, no nie? Więc powinien być niedługo. Optymizm, okej, okay. Może w tym miesiącu, może w przyszłym, to może za rok albo za dwa lata. Dam wam znać, kiedy się dowiem, przepraszam,
czuję, że Epic mnie teraz nienawidzi. Naprawdę czuję się, jakby był trochę olany. I tutaj pewnie padły jeszcze inne epitety, które Bob Pop no nie wymienił z uwagi na cenzurę, ale możecie się zaiste dowiedzieć, domyśleć, przepraszam, co mogło paść w tych słowach ostrych, jeżeli zostały nacenzurowane. No cóż, ja też mogę się domyślać i się z tego powodu śmieję. Nie da się ukryć, że Ninja nie gra już głównej roli wśród influencerów, bo Rite od jak jego streamów nie zależy już zbyt wiele, choć nadal na TTV ogląda go średnio 14 tysięcy ludzi. No to wcale nie mało. To znaczy, że jeszcze jest znaczącą osobą pośród streamerów, no nie? Przynajmniej to jest takie moje zdanie. I tutaj podali jego tabelę z wynikami oglądalności. Ja wam podam swoją. Dzięki temu, że jakby to powiedzieć, ową firmę subskrybuję, to też mam możliwość na taki wgląd kanałowy. Znaczy na wykaz, jak po prostu mu idzie na YouTubie, no nie? Zresztą każdy z was może to mieć, wystarczy tylko wejść, zarejestrować się na stronę i bilans danego kanału w oglądalności, wyświetleniach zawsze wyświetla się. Pytanie tylko, czy Epic rzeczywiście olał streamera, czując, że nie jest już w żaden sposób twarzą Fortnite, czy może chodziło o jakieś przegapienie daty, ewentualnie pomyłkę przy wypuszczeniu do sklepu. No, pomyłka to się nazywa Fortnite, no nie? Zresztą wiecie, że dzięki omyłkowo danej racji sugestii Fortnite przez tydzień zostałem pozbawiony możliwości korzystania z PC-ta z uwagi na to, że ja nie byłem administratorem, a użytkownikiem. Mało tego, okazuje się, że CD-ROMy nie chcą współpracować. No i lipa, no nie? I wszystko musiałem przez pendrive'a robić obraz. Dzięki siostrze, której dziękuję za pożyczenie pendrive'a, mam możliwość do was dzisiaj przemawiać. Ja ze swojej strony mogę tylko podsumować, że ostatnio dość często w tym roku ludzie Epiku są wymieniani na zasadzie afery, która rozkręca pamięć i no i niestety się pamięta takie rzeczy najczęściej negatywne, a nie pozytywne najdłużej, a więc kolejna negatywna rzecz, olanie streamera, który był wiodącą twarzą w Fortnite, jak się okazuje z Bob redagowanego. Nic na to nie poradzimy. Mało tego, ja wam dzisiaj załączę również fotkę mówiącą o tym, że Firewall trzyma ryzy u mnie na komputerze. Wy róbcie jak chcecie, ja Fortnite'owi nie dam zgody, nie odpuszczę Firewalla i niech się, że tak powiem, Fortnite buja, bo tyle, ile ja się nawkurzałem, ile się z Piotkiem, czyli powrót Wędrówki bez celu oraz ETS Kraków 2 namęczyli, żeby grać system od nowa. To jeden pan Bucek wie, jeden to nerwów i czasów zażarło. I stąd też na razie będziecie mieć na ekranach swoich nieprawidłowe bicie kodu, bo się po prostu pomyliłem. No ale cóż, pomyłka rzecz ludzka. Ale czy Epic Games się pomylił, czy robi to umyślnie, no to osądźcie sami. Kłania się i
życzę miłego dalszego oglądania mojej dzisiejszej, po wczorajszej aktualizacji w Fortnite. Nie przeczę, gra mi się podoba, ale podejście gry i, że tak powiem, zarządców, no niezbyt. I tu wiele do życzenia, że tak powiem, jest. No ale cóż, no każdy ma swój gust, każdy ma swój rozum, każdy nie chce rozpatrzy tą wiedzę prawdopodobną i rzeczywistą, jeżeli chodzi o ninja. No i doda się 2 do 2, a potem podsumuje, czy nie będzie miał podobnego zdania do mnie, że Epic żyje aferą Epic Games po to, żeby Fortnite był na językach, a jak jest na językach, to jest i chętnie zaglądane. No tak, tak to właściwie się rozkręca. I to nie tylko Epic Games tak działa, także uwierzcie mi, pośledźcie trochę YouTube'a i zobaczcie, gdzie jest najwięcej wyświetleń. Tam, gdzie są afery, czy tam, gdzie są spokojni ludzie, którzy chcą również zabłysnąć, że tak powiem, w świetle fleszy. Dobrze, to ja skończę już krochmalić, jak to można powiedzieć słodko, dziękując wam za subskrypcję, za łapki, za komentarze i polecanie. Oglądajcie do końca. Wynik prawdopodobnie będzie w pierwszej dziesiątce. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate